Agnieszka Woźniak-Starak, 41 l. Po tragicznej śmierci męża Piotra Woźniaka-Staraka powoli wraca do normalnego życia. Dziennikarka coraz więcej czasu spędza w polskich górach, gdzie, jak podkreśla, może spokojnie odpocząć. Zawsze zresztą marzyła, by tam osiąść na dłużej. Reklama Sylwestra świętowała z Pauliną Krupińską-Karpiel i Sebastianem Karpielem-Buecką w Zakopanem. Teraz wybrała się z menedżerką gwiazd Kate Frydrych, w wyższe partie gór. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie pań zrobione na hali kondratowej. Zabawna rzecz, nigdy nie wiesz, z kim skończysz w górskim schronisku, zajadając się pierogami po, skito uringu i jeździe na nartach, mając prawie 33 lata. Dziękuję Agnieszka. Jesteś wspaniała, napisała na Instagramie Kate. Na zdjęciach widzimy Agnieszkę nie tylko jedzącą pierogi, ale jeżdżącą na nartach. Taki widok cieszy. Ostatnie miesiące były bowiem dla woźniak Starek bardzo trudne. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku dziennikarka straciła męża. Piotr Woźniak Starek utonął w jeziorze Kisajno. Do wypadku doszło, gdy producent pływał motorówką z 27-letnią kobietą. Oboje wpadli do wody. Kobieta przeżyła dzięki kamizelce ratunkowej. Po tragedii Agnieszka woźniak starak wycofała się z życia publicznego.